Jest piękna niedziela. Jesteśmy na początku ulicy Kolaniki. Jest to ulica, która sięga 10 km od miasta i stanowiła kiedyś wielki szlak wędrowny z Sandomierza do Jarosławia i, jak mówiono, dalej na Węgry. W obrębie tej ulicy znajdują się różne ciekawe miejsca. Między innymi w miejscu, które teraz oglądamy, nazywane jest Kasi Doliną. Skąd ta nazwa? Nazwa wywodzi się stąd, że panna Katarzyna, córka możnowładcy, dostała tutaj 50 morgów pola i po środku tego pola były takie mokradła. Łąki. Wokół tych łąk znajdowała się droga. Coś w rodzaju ronda i wyjazd z tej drogi, z tego ronda, z tej Kasi Doliny, były trzy wyjazdy. W kierunku ulicy Kolaniki, w miejsce, w którym patrzymy, jedno wyjście było w stronę Łazów Kostkowskich, i wyjazd, i jedno wyjście było w stronę Kostkowa. Wokół tej doliny, tego mokradła, droga była przejezdna, sucha, ale po środku były bardzo głębokie rozlewiska wodne, ptactwo wodne. Miejsce to jest bardzo ciekawe ze względu na swoją historię. Jak mawiają najstarsi ludzie, tutaj była wielka potyczka Polaków ze Szwedami. Podobno Szwedzi w przegranej wojnie tam w okolicach Sandomierza wyrwali się w ucieczkę i tutaj uciekali aż do tego miejsca i tutaj zostali osaczeni i pobici. Właśnie na tej dolinie ludzie znajdowali tutaj resztki tego oręża, jakieś metalowe ostrza i inne wyposażenia wojskowe. Druga wojna światowa, a wcześniej pierwsza wojna światowa, również ta dolina zryta była pociskami i zginęło tutaj mnóstwo żołnierzy, dlatego że znajduje się to blisko Sanu i z tej strony Austriacy, z tamtej strony Rosjanie stoczyli tutaj bardzo krwawą bitwę. I jak mawiał mój ojciec, leżało tu mnóstwo zabitych żołnierzy i pełno sprzętu wojskowego. Jak na ówczesne czasy. Wszystko to pokryła ta ziemia i te mokradła. Po II wojnie światowej było to w dalszym ciągu zryte pole, mokre. Dopiero w latach 70. za ekipy Gierka teren osuszano i wody spłynęły. W tej chwili już nie ma w tej dolinie wody. Praktycznie tylko w niektórych miesiącach jest trochę mokro, ale na ogół już jest to uprawiane przez rolnictwo. Znajduje się tutaj bardzo ciekawe miejsce przede mną. Tam zadrzewione jest to tak zwany kajdra staw. On łowił ryby razem z moim dziadkiem w Sani przed wojną i po wojnie. I tam te mniejsze ryby chowano w tym stawie. Tam przechowywano, dokarmiano i sprzedawano je w przewozku. Później zakazano tego typu działalności, więc nie można było już łowić siecią w Sanie. Łowili później wędkarze i ta tradycja rybacka upadła. No, dolina ta ma bardzo ciekawe zjawiska. Po prostu w tej dolinie wielu ludzi błądziło. Tu czepiał się ludzi tak zwany błąd i wielu ludzi w nocy, jeszcze kiedy tu mieszkałem, przychodziło tędy w nocą albo wieczorem i zaczynało błądzić. Więc było słychać krzyki z pola, gdzieś z bardzo daleka, kiedy ludzie w nocy w środku wołali ratunku. Wtedy miejscowi ludzie
tu z ulicy Kolaniki wychodzili z jakąś latarnią naftową i sprowadzali tych błądzących do domu, często roztrzęsionych i na granicy wytrzymałości psychicznej. Ja sam nie bardzo wierzyłem w te rzeczy, ale pewnego razu, będąc już kawalerem, sam się o tym przekonałem. Wybrałem się wieczorem, żeby przejść przez tą dolinę, zupełnie krótko, pół kilometra, z jednego miejsca na drugie. Była to zima i po prostu przechodziłem parę godzin w polu, niby prostego odcinka, i w końcu doszedłem do jakichś budynków, ale na następny dzień byłem ciekawy, którędy ja chodziłem, dlatego że leżał świeży śnieg, więc poszedłem po tych śladach. Okazało się, że tu chodziłem w tej dolinie w koło, zrobiłem kilka rund i wyszedłem w zupełnie innym kierunku niż zamierzałem. Zdarzały się tutaj różnego rodzaju strachy. Ludzie po prostu byli tutaj straszeni przez jakieś widziadła i też nie bardzo w to wierzyłem. Ale pewnego razu sam postanowiłem, nie spodziewając się niczego, poszedłem do tego stawu jeszcze jako młody chłopak pooglądać ryby. I tam po prostu coś mnie nastraszyło. Wokół nie było żadnych zwierząt. Nie było niczego, co mogłoby mnie wystraszyć. I nagle wyrwał się jakiś potężny ryk, tak jakby mi ktoś jakąś trąbę przystawił do ucha i z całej siły ryknął. Zostawiłem buty, bo siedziałem tam i obserwowałem te ryby boso i uciekłem do domu. Na drugi dzień z bratem poszedłem i buty odnalazłem. Ale do dziś nie mogę tego wyjaśnić, co mnie tak wtedy tam nastraszyło. Miejsce to jest szczególne ze względu na to, że i utopiło się tutaj dwóch małych chłopców po wojnie, którzy bawili się tutaj jeszcze z jednym z tych wyrytych lejów po bombie, utonęli, 2- i 5-latkowie. Zdarzały się tu różne inne ciekawe zjawiska. Między innymi furmanki jadące z Koskowa do Jarosławia często wjeżdżały na tą dolinę, bo było to około 100 metrów od drogi wiodącej do Jarosławia, i krążyły tu o świcie, i dopiero po kilku po prostu okrążeniach tej doliny wyjeżdżały stąd i nie potrafiły uzasadnić, dlaczego tu wjechały i dlaczego tu jeździły wokół. Jest to miejsce dziwne. Może kiedyś nauka to wyjaśni, dlaczego tak się dzieje. No cóż, jest to jedna z ciekawostek ulicy Kolaniki. Kasi Dolina, tak mówiono o tym miejscu 100 lat temu, tak mówiono 50 lat temu, kiedy byłem jeszcze małym dzieckiem, i tak mówi się do dzisiaj. Chociaż już to jest tylko dolina w polu, już zaorana, obsiana zbożem, ale jest to jedno z bardzo ciekawych miejsc na ulicy Kolaniki. Ulica Kolaniki ma jeszcze wiele innych miejsc, bardzo ciekawych, ale kiedyś przy odpowiedniej ilości czasu i warunkach spróbujemy o tym opowiedzieć, bo jestem już jednym z ostatnich świadków, który to pamięta, bo wiadomo, nikt tego nie spisywał, nie rejestrował, i po prostu z odejściem tych starszych ludzi skończy się i ta legenda. No, dziękuję bardzo, do widzenia.